Siemanko, z tej strony Szymon i dzisiaj kolejny raz przyjechaliśmy do hali bakalarskiej, tym razem, żeby zjeść kuchnię wietnamską. Za mną jest lokal Banh Mi 3T, więc jak się już pewnie doskonale domyślacie, będziemy jeść banh mi, ale będzie też bubble tea, będą inne smakołyki, także zapraszam Was ze sobą do środka, chodźcie. Odebraliśmy nasze jedzenie, mamy tutaj oczywiście tytułowe banh mi i tak, tutaj jest banh mi z char siu, czyli z taką wieprzowiną smażoną, obok banh mi z jajkiem i pasztetem, to jest taki klasyczek, super prosty. Mamy też ryż kleisty, w ogóle nie jadłem jeszcze ryżu kleistego, z dodatkiem kurczaka teriyaki i tutaj widzę jakąś marcheweczkę, cebulkę prażoną i są też napoje. Tutaj jest na przykład kawka 3T i to jest czarna kawa z dodatkiem pianki serowej, na górze jest karmelizowany cukier i czarna tapioka na dole. Mamy też dwie herbatki, bo to miejsce jest również znane z herbatek, więc nie mogło ich zabraknąć. Pierdyknę tym, jak się rozleje, to uważajcie. Cyk! Najpierw wybieramy sobie, jaką chcemy herbatkę, później dorzucamy sobie do tego syrop, wybieramy, czy chcemy jakieś żelki, czy chcemy tapiokę, później wybieramy sobie jeszcze stopień nacukrzenia i stopień, w jakim chcemy, żeby był dodany lód. No i jeszcze pytanko oczywiście na koniec, czy z mlekiem, czy bez mleka. Tutaj obie opcje są bez mleka, zadowolimy się laktozą, która będzie w tej kawie. Lecimy z tematem, bo tu nie ma na co czekać, trzeba po prostu jeść. Odkładam na chwilkę kawkę i zaczynamy od największego klasyka, czyli po prostu bagietki z dodatkiem jajka, to jest w formie takiego omlecika, pasztetu. I są tutaj dodatki w formie marynowanej marchewki, widzę też ogóreczkę, oczywiście jest kolendra, której nie może zabraknąć. I wybraliśmy, żeby to były opcje na ostro, oczywiście można sobie jeszcze dać sriracha przy barze, przy odbiorze. Smacznego. No pierwsze co, to super chrupiąca bagieteczka, fajne jajko, ale później do głosu dochodzą tutaj różne smaki, które właściwie są mega takie orientalne, zupełnie inne od takich klasycznych jakichś smaków, które kojarzę z kuchnią azjatycką. Jest lekko kwaśne, jest pikantnie. Naprawdę oryginalna bułeczka, oryginalna bagietka, no daje to radę. I o tym nie powiedziałem właściwie, bo może to jest coś, o czym powinien, od czego powinienem zacząć. Czym właściwie banh mi jest? To jest po prostu taka bagietka z mąki pszenno-ryżowej, wypełniona różnymi dodatkami. Wariacji jest oczywiście mnóstwo. My skusiliśmy się na te dwie, no bo po prostu chcieliśmy coś takiego klasycznego. Ja właściwie chyba raz w życiu jadłem banh mi, które było takie bez jakiegoś polotu, ale to też nie było miejsce, które specjalizowało się w tym banh mi, a tutaj już widzę od początku, że ja po prostu chcę to dalej jeść. Także spróbujmy kolejnej, żeby reszta też mogła pocieszyć się tymi smakami. Wjeżdżamy char siu, czyli ze smażoną wieprzowiną. Oczywiście dodatki są podobne, tak jak wcześniej. Widzę tutaj trochę czerwonego koloru, mam nadzieję, że będzie pikantnie. Okej, tak na pierwszy gryz, to ta z jajeczkiem zdecydowanie bardziej mi smakuje, bo jest taka, wiecie, bardziej delikatna, jeżeli chodzi o wnętrze. Ta wieprzowina jest nieco twardsza i do głosu przede wszystkim dochodzi tutaj kolendra, nie? Ona tak wychodzi na prowadzenie, jeżeli chodzi o smak, ale widzę, że też delikatny dodatek mayo tutaj się pojawia. Wiecie co? Myślę, że po prostu pojemy sobie to chwilę i zaraz do Was wrócę, żeby opowiedzieć nieco więcej o tych innych rzeczach, które tutaj mamy. Ale zanim ryż kleisty, jeszcze łyczek kawki. Zajebista kawka, oj, przepraszam. Bardzo dobra kawka.
się tam ciągnął, jak to, nie? No, ale zaskakująca. Taka słodka, jednocześnie trochę serowa. To ta pioka, która się klei, wiecie, tak. Ej, no to jest pyszne. Taka mleczna. Ja uwielbiam takie kawki, nie? To jest takie guilty... Jest trochę słodka, no. To jest takie guilty pleasure, że ja zazwyczaj piję czarną kawę bez cukru, bez niczego, taką mocną, ale to czasami lubię, no. I to jest taka kawka, którą... Serio, mogę sobie zamówić, chodzić z nią po mieście i to było super miłe. Dlaczego to jest tak daleko? Dlaczego Bakalarska jest w centrum? Kulki podają jak trzeba. No, kulki... W życiu tak nie kręciłem. I mamy długo wyczekiwany ryż kleisty. Muszę się do niego dostać. Trochę się zakleił, bo już chwilkę tutaj leży. Ale wierzę, że go wyciągnę. Pomogę sobie, co mam sobie pomóc. Takie łatwe. Pójdę po jeszcze jedną łyżkę może. Zaraz wracam. Mikrofon. Próba drugiej łyżki. Bardzo bym nie chciał, żeby już się zepsuła. Nie są to łatwe rzeczy, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nie, ryż kleisty nie może czekać. Nie, zdecydowanie. Jemy od razu. No ale przynajmniej nie jest oszukany. Ryż kleisty naprawdę jest kleisty. I jeszcze jedna taka drobniutka łyżeczka. Zaklejony. Powiedzmy sobie, omówmy sobie to danie w całości. To jest dobra koncepcja, słuchajcie. Kurczak jest fajny, jest taki soczysty, jest ze sporą ilością tego sosu i on faktycznie ma dużo smaku, jest słony, słodki, no wszystko tutaj jest. Mamy marcheweczkę i cebulkę prażoną, która fajnie podbija coś, bo wiecie, jest chrupiąca, jest taka tłuściutka, wyrazista i ten ryż klejący, który po prostu klei buzię, ale też ma smak, taki po prostu ryżowy, dobry smak. Jest to naprawdę niezłe. Jeszcze na chwilkę chcę wrócić do kwestii bagietkowej, bo trochę ją przemyślałem i ta bagietka z tą wieprzowiną czersiu, ona, wiecie co, potrzebowałaby trochę więcej takiego jakiegoś sosu, takiego nasmarowania, żeby to całościowo po prostu pięknie grało. Także z mojego polecenia śmiało zamawiajcie tą z jajkiem i pasztetem, jest przepyszna. A jeżeli próbowaliście jakiś innych, to dajcie znać w komentarzu. I na deserek zostały nam jeszcze herbatki, które zdążyliśmy sobie popić trochę, także dosłownie dwa słowa na ich temat. Tutaj jest taka prosta, zwykła herbatka. Faktycznie dużo czuć jaśminu, fajna jest ta tapioka, taka żeleczka przyjemna do rzucia i generalnie nie jest taka słodka, nie? Co też jest dla mnie plusem, bo nie lubię super słodkich rzeczy. I tutaj faktycznie ta w 50% zasłodzenie jest taka optymalna, także bardzo, bardzo przyjemnie. I tutaj sezonowa opcja. Tutaj się dzieje, nie? Tutaj jest zamieszanie, jest pełno owoców, są żeleczki, no po prostu jest tego dużo. Jest słodsza od tej takiej klasycznej, ale jednocześnie myślę, że tak kogoś, kto lubi słodkie rzeczy, jak najbardziej to zagra, bo jest taka od serca. I może taki szybciutki ranking. Najlepiej wypadła ta kawa, zdecydowanie top. Później ta prosta herbata. I na koniec ta opcja sezonowa. Ale każda z nich jest zupełnie inna. Tak, zdecydowanie. Każda z nich jest inna i myślę, że każda może znaleźć swojego amatora. No właśnie, no ja biorę to. That's it. Mamy to. Na ostatni dzień majówki udało nam się trafić jeszcze na piękną pogodę, ale w razie czego zawsze jest jeszcze wnętrze hali bakalarskiej. Tutaj śmiało możecie sobie usiąść i zjeść. Swoją drogą tutaj jest jeszcze bardzo dużo różnych lokali, także jeżeli jesteście ich ciekawi, chcielibyście, żebyśmy pokazali wam
inne miejsca, które tutaj są, dajcie znać w komentarzu. To nas zawsze motywuje do tego, żeby coś takiego zrobić. I nie zapomnijcie o tym, żeby obejrzeć poprzednie filmy. Tutaj jest na przykład ten jeden z hali bakalarskiej, z China Hot Potem. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Cześć!